Władze Suwałk przyjrzą się, jak zorganizowana jest praca w przedszkolach publicznych w mieście. To pokłosie petycji rodziców w sprawie utrzymania etatów pomocy nauczyciela w grupach trzylatków. Z uwagi na liczne prośby rodziców, prezydent Suwałk zdecydował o utrzymaniu etatów. Teraz, przez pół roku, władze przyjrzą się pracy przedszkoli. Mnie zaskoczyło stanowisko rodziców w trakcie spotkania, które było tutaj zorganizowane, że praktycznie niania jest number one, co chodzi o opiekę nad dzieckiem w przedszkolu. Próbujemy teraz przyjrzeć się, jak zorganizowana jest praca naszych przedszkoli publicznych, jak sprawowana jest opieka, nie tylko przez nianie, woźne, ale również przez zatrudnionych tam nauczycieli, którzy ostatnio otrzymali również dość spore dodatki. Zatrudnienie zostanie utrzymane nawet wtedy, kiedy część pracowników przedszkoli przeniesie się do pracy do nowo tworzonego żłobka miejskiego. Na ich miejsce prawdopodobnie zostaną zatrudnione nowe osoby. Także zachowujemy poziom opieki dotychczasowy. A czas pokaże po tych analizach, po przyjrzeniu się właśnie pracy poszczególnych naszych przedszkoli, jak jest ta praca zorganizowana, jaka zabezpieczona opieka dzieciom, szczególnie w tych godzinach porannych. Miasto Suwałki powinno mieć herb zatwierdzony przez odpowiednie instytucje, mówi o dyskusji w sprawie projektu nowego herbu Suwałk prezydent miasta. Ten, którym teraz posługują się Suwałki, takiego potwierdzenia nie ma. Dlatego w związku z przypadającym na 2020 rok 300-leciem miasta władze postanowiły uporządkować sprawy herbu. Miasto Suwałki, jak inne samorządy, powinniśmy mieć herb zatwierdzony przez właściwe instytucje. Ten herb, który widnieje za moimi plecami, jest herbem, który nigdy nie został zaakceptowany przez komisję heraldyczną działającą przy MSWiA. Od 14 lat władze Suwałk próbują w komisji heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzić herb miasta. Podjęto 3 próby, które zakończyły się fiaskiem. Przy ich okazji jednak komisja określiła wskazania dotyczące tego, co należy w suwalskim herbie poprawić. Na ich podstawie powstał nowy projekt, w tym roku zaakceptowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Została przygotowana nowa wersja tego herbu. Ja już nie chcę dywagować, czy on jest piękniejszy, czy może mniej piękny od tego obecnego. Niemniej jednak my tą sprawę powinniśmy w końcu uporządkować i chyba nie ma lepszej okazji niż ten jubileusz 3 wieków nadania praw miejskich. Nowy herb pojawiałby się w przestrzeni publicznej sukcesywnie, nawet przez kilka lat. Nie chcemy oczywiście wchodzić w koszty. Zbędne w koszty, a wobec tego przez długie, długie lata byłoby tak, że te dwa herby, ten stary już nieaktualny i ten nowy, funkcjonowałyby i z czasem byśmy to wymieniali. Jaki to czas, trudno mi dzisiaj dywagować i to określać, niemniej jednak to nie będzie ani rok, ani dwa, to długie, długie lata. O tym, czy Suwałki będą posługiwały się herbem zgodnym z nowym projektem, zdecydują miejscy radni. Dobra współpraca suwalskiego samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami. Jej przykładem jest oddany ostatnio do użytku łącznik między ulicami Bakałarzewską i Filipowską w Suwałkach. Niezwykle potrzebny po to, aby wywrotki ze żwirem nie musiały wjeżdżać do miasta, a mogły bezpośrednio jechać na obwodnicę Suwałk. To droga wybudowana za prywatne pieniądze. Wcześniej miasto apelowało o wybudowanie łącznika do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, niestety bez skutku. Dlatego prezydent Suwałk poprosił o pomoc w sfinansowaniu inwestycji właścicieli kopalń surowców mineralnych. I odpowiedzieli ci przedsiębiorcy pozytywnie. Jest to Kazimierz Rupiński, ZPK Szumowo, który ma w okolicach Osowy duże kopalnie. Są to również suwalskie kopalnie surowców mineralnych i przy tej trasie również ma Meliorek swoją żwirownię. W listopadzie tego roku miasto podpisało porozumienie z przedsiębiorcami, w myśl którego 3 wymienione firmy zobowiązały się do wykonania na swój koszt 2 pierwszych nawierzchni asfaltowych
łącznika, warstwy podbudowy i warstwy wiążącej. Natomiast miasto i gmina Suwałki do 31 lipca 2020 roku wykonają ostatnią warstwę ścieralną. Na początku grudnia prace na łączniku, do których zobowiązali się przedsiębiorcy, zostały zakończone i odcinek jest udostępniony dla ruchu. I chciałbym za taką postawę bardzo serdecznie tutaj dzisiaj przed kamerą podziękować, bo to jest taka społeczna odpowiedzialność biznesu, nie? I pomoc samorządowi w rozwiązaniu problemu. Problemu, który pozostawiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.